Witajcie ponownie. Dzisiaj mamy 24 marca i dzisiaj mnie wypuścili. Udało mi się w końcu wyjść z zakładu psychiatrycznego, do którego trafiłem ponownie. I posłuchajcie, jaka była historia. Historia była świetna, bo po ostatnim wyjściu pojechaliśmy ze znajomymi do klubu się zabawić. W Katowicach, oczywiście, klub Pomarańcza bodajże. Także zabawa była przednia w klubie. Tam mają trzy sale do wyboru, więc idzie zmienić muzykę, klimat, jakoś się dopasować. I oczywiście na tą imprezę zabrałem ze sobą ziółko, bo to jest moja oczywiście rozrywka, taka najlepsza, jaką mam, jaką posiadam, dzięki której mogę się na spokojnie zrelaksować, właśnie posłuchać sobie muzyki, pobawić się, potańczyć i po prostu zwyczajnie odpocząć. I bawiłem się świetnie do momentu, kiedy ochrona się przyczepiła, że palę na terenie klubu marihuanę. Zostałem z tego klubu wyproszony. I co więcej, ta marihuana została mi zabrana przez tych ochroniarzy, więc zadzwoniłem na policję. Zadzwoniłem na policję po to i powiedziałem wyraźnie, że została mi ukradziona marihuana, która jest moim lekarstwem, i poprosiłem o przyjazd policji. Policja na początku zignorowała moje wezwanie za pierwszym razem. Zadzwoniłem jeszcze raz. I dopiero po drugim wezwaniu policja przyjechała do mnie na poważnie. I zamiast pomóc mi odzyskać moje lekarstwo, moją marihuanę od ochroniarzy, którzy mi ją zabrali, wezwali karetkę do mnie. Wezwali do mnie karetkę. I chcieli, żebym z nimi pojechał, prawda, tą karetką. Ja oczywiście odmówiłem. Panowie skuli mnie kajdankami, rzucili na ziemię, do tej karetki zatargali siłą i zabrali mnie do szpitala. W szpitalu oczywiście szpital. Ze szpitalem było tak. W szpitalu przebadała mnie jedna pani i słuchając moich wypowiedzi, uznała, że nie ma żadnego zagrożenia życia ani dla mnie, ani dla nikogo innego i nie ma powodu ani sensu, aby mnie w tym szpitalu zatrzymać. Ci panowie chcieli mnie zostawić pod tym szpitalem, panowie policjanci. Ja jednak nie miałem pieniędzy na powrót do domu i do tego nie wiedziałem, w jakim szpitalu się znajduję. A policja zwyczajnie zignorowała moje wezwanie o pomoc człowieka, któremu skradziono po prostu marihuanę. To stanąłem za ich samochodem, blokując im możliwość wyjazdu stamtąd i powiedziałem, że mają mnie zawieźć do domu. Bo spod klubu miałem ustawione razem ze znajomymi, mogłem wracać, a że znajomi już pojechali do domu, a ja nie miałem pieniędzy, no to powrót pod klub czy gdziekolwiek indziej mi nie odpowiadał. Dlatego poprosiłem grzecznie o podwiezienie do domu. Tym bardziej, że nie załatwili mojej sprawy. I panowie mnie w końcu zabrali na komendę z powrotem. Przez długi czas nie chcieli w ogóle mnie zabrać. Próbowali mnie przepędzić, że tak powiem. No i w końcu zabrali mnie na komendę. Na komendzie jakby znowu nic się nie wyjaśniło, było powtarzanie tej samej historii. No i przyjechała kolejna karetka i pojechaliśmy do kolejnego szpitala. Tym razem właśnie z powrotem na Kurczaka. I historia jest taka, że pan policjant o nazwisku Głośny, właśnie dwóch policjantów było, konieczny i głośny na interwencji. I pan Głośny skłamał bezczelnie do lekarza, że ja rzuciłem się pod samochód i dlatego, że ja rzuciłem się pod samochód, zostałem do tego szpitala przyjęty przymusowo. Zobaczcie, jaki paradoks prawa. Wzywasz policję, żeby ci pomogła, prosisz o pomoc. A dzięki policji, dzięki temu, że oni kłamią i łamią prawo w tym momencie, zostajesz pozbawiony 3 tygodni z życia.
Przez 3 tygodnie brałem leki ogłupiające, no, na oddziale psychiatrycznym i robili ze mnie wariata, tak? A żeby tutaj pokazać wam, jak wygląda taki pobyt na oddziale i jakie to są takie ciekawe rekolekcje, to wygląda w ten sposób, że mamy tak, od 7:30 do 8 godziny mamy pomiar ciśnienia, bo każdy dzień wygląda w zakładzie psychiatrycznym tak samo, dzień za dniem jest tak samo. I nic się nie zmienia. Także rano mamy pomiar ciśnienia. Później od 8 do 8:15 mamy wydawanie depozytów, maszynek do golenia, pasek, pasków, ładowarek i tym podobnych. Bo takich rzeczy nie można trzymać na noc, tylko trzeba oddawać, wiecie, bo można by sobie krzywdę zrobić. Później od 8:20 do 8:30 mamy gimnastykę poranną, którą większość osób tam olewa, oczywiście, to jest radyjko przez chwilę gra. Jest muzyczka i udają, że jest fajnie. Od 8:30 do 8:45 mamy śniadanie i wydawanie posiłków. O, to jest to, posiłek. Każdy na to czeka, żeby tylko coś zjeść w końcu. O, coś się dzieje, jak jest jedzonko, to coś się dzieje na oddziale. To jest ciekawie, to jest to, o. Bo to są takie są najciekawsze jakby punkty dnia, posiłki. Zresztą, biorąc pod uwagę ilość aktywności i możliwość dodatkowych posiłków, czyli właśnie urozmaicenia sobie życia właśnie jedzeniem, to człowiek właściwie tam tylko tyje, siedzi i głupieje. Głupieje i tyje. O, to jest jakby metoda leczenia w tym kraju na osoby mądre. O, tak bym powiedział. I to jest smutne, no ale dobra, jedziemy dalej. Mamy te wydawanie posiłków, czyli śniadanie jest od 8:30 do 8:45. Od 8:45 do 9:15 są leki poranne i wydawanie leków. To są pierwsze leki ogłupiające, które otrzymujemy, ta pierwsza porcja poranna. Od 9:15 do 10:00 zazwyczaj powinna być wizyta lekarska, to jest obchód lekarski. I obchód jest bardzo skomplikowany, bo chodzi parę kilku lekarzy, coś w stylu doktora House'a. Chodzi paru i zadają pytania, jak się pan dzisiaj czuje? Dobrze, niedobrze, w miarę, różne odpowiedzi, krótka piłka, jakaś minuta rozmowy i to jest całość obchodu, całość jakby odpowiedzi prowadzenia przez lekarza pacjenta. Jakby jedno zasadnicze pytanie z rana. Jak się pan czuje? I tyle z rozmów z psychiatrą. Ktoś tak faktycznie miał rację, że psychiatra jest tylko od przepisywania leków. Nic więcej. I co my mamy dalej? Po wizycie lekarskiej jest grupowe wyjście do sklepiku, bo wiadomo, do sklepiku nie każdy może wyjść. Nie każdy sam i do tego pod kontrolą trzeba wychodzić, dlatego to jest takie grupowe, taka fajna atrakcja. Od 10:30 do 12:30 jest terapia zajęciowa. Terapia zajęciowa polega na tym, że jest jedna sala po prostu, na której są jakieś kolorowanki, jakieś wyklejanki, jakieś nożyczki, no nie nożyczki, jakieś różne materiały. Można różne ciekawe rzeczy robić. Jak dla kogoś, jak ktoś ma jakieś zdolności artystyczne albo manualne, nie wiem, albo się naprawdę nudzi, albo coś tam, to można skorzystać z takiej atrakcji. A tak poza tym, co my mamy dalej? To mamy. Widzicie, teraz kolejna atrakcja, najważniejsza, obiad, 12:30 do 13:00, wydawanie posiłków jak zwykle. I tak, później mamy kontynuację terapii. Kontynuacja terapii, nie ma kontynuacji terapii. Kontynuacja terapii jest taka, że o 13:15 wychodzimy na spacer. Tylko na spacer mogą wyjść osoby, którym doktor pozwoli, o. A także wyjście na spacer jest od widzimisię doktora, czy wolno, czy nie wolno. Jak wolno wyjść na spacer, to można zrobić 3 kółka dookoła szpitala.
A jak nie wolno, no to nie wolno zrobić tych trzech kółek i trzeba dalej siedzieć w pokoju, albo chodzić sobie po korytarzu, albo iść na telewizor. No nie wiem, masa atrakcji, tak? Ciężko się zdecydować zdecydowanie, albo na przykład pójść zapalić papierosa, no. Też można. Także wiele, 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 wiele możliwości, jakie oferuje. I tak, co my mamy dalej? 15, a o 15 do 15:15 są leki popołudniowe. Leki popołudniowe. A później dopiero mamy o 16:30 mamy kolację, wydawanie posiłków. O 16:30 jest kolacja i to jest głupota największa, bo 16:30 jest ostatni posiłek. A później trzeba do 21 czekać na leki. Bo mamy później tak. Wizytę lekarską mamy jeszcze o 19. O 19 jest taki sam obchód. Podobny, taki sam. No, w sumie nie taki sam, bo chodzi jeden lekarz i pyta o to samo, jak się pan czuje. To wszystko, prawda? Tylko nie cały oddział, prawda? Nie tam tych wszystkich lekarzy, ilu tam jest, tylko jeden. Samotny wilk albo wilczyca. Chodzi i pyta o to samo, jak się pan czuje i to wszystko. No i później po tej wizycie lekarskiej już tylko są leki wieczorne, które są o godzinie 21. Także do 21 jeszcze trzeba jakoś wytrzymać jakkolwiek i tyle z życia oddziału. Bo dzień za dniem sytuacja wygląda tak samo. Dzień za dniem, każdy dzień wygląda tak samo, bo nic się nie zmienia. Bo to jest takie 3 tygodnie dosłownie zgłupiej, pod tytułem zgłupiej. Bo dostajesz leki, które cię ogłupiają, osłabiają. Ale jedno jest ważne. Dowiedziałem się, co mi jest. Ponoć, według nich, prawda? Mam dwubiegunowe zaburzenia nastroju. To chodzi o to, że jestem osobą, która ma depresję i manię. I na zmianę. I raz ma depresję, raz ma manię. To według nich. A według mnie to wygląda w ten sposób, że przez 27 lat ja miałem depresję, wiecie? I teraz po 27 latach mi się odwróciło, tak mi wszystko tak jebło, tak pyk! I z depresji mam manię. Rozumiecie? I mam manię przez cały czas. I nie mam już depresji, mam tylko manię. A mam manię i jestem głodny sukcesu. I do tego wiem, jakby wiem, że moja wiedza jest prawdziwa. Wiem, że sobie poradzę i że sobie dam radę. I wiem, czego chcę, i jakby wiem na 100%, że i tak zrealizuję swój cel, bo już go zrealizowałem w pierwszym filmie, tak naprawdę. A czas gra na moją korzyść, tak naprawdę, w tym układzie. I dlatego ja, dlatego, że mam manię, dlatego, że jestem głodny sukcesu i wiem, że ten sukces osiągnę i że to wykonam, swój cel i swój plan. Jestem uznawany za wariata w tym kraju. Oczywiście pan głośny będzie, sprawa pójdzie do prokuratury, bo ja nie pozwolę na takie traktowanie, na łamanie prawa. Żyję w praworządnym kraju, więc sprawa się skończy na pewno w sądzie. Zarówno ta, jak pierwsza wizyta w psychiatryku, jak i druga wizyta w psychiatryku. Zakończy się w ten sam sposób właśnie, czyli sprawą w sądzie, bo warto walczyć o swoje prawa, o słuszną sprawę i o rację przede wszystkim w tym sporze, bo kwestia taka jest, że ciężko mi stanąć z boku i odpuścić, biorąc pod uwagę pewność,
że prawda stoi jakby po mojej stronie, tym bardziej, że szkoda gadać, jakby, że policja tak działa w takim w naszym kraju, o. Że tak łatwo zniewolić i zniszczyć człowieka, który tak naprawdę chce coś zmienić i no cóż, tak to jest, jak się chce coś zmienić, jak chce się coś zmienić dużo, to czasem trzeba dużo przyjąć na siebie. Wiedziałem, że będę musiał zmierzyć się z hejtem, ale nie jest, że aż z takim. Ale każdy taki jakby każde takie wydarzenie kształtuje mój charakter, dzięki czemu jestem silniejszy. Tak jak mówiłem, każdego dnia wygrywam więcej. A wy sami zobaczycie z czasem, kto miał rację i kto będzie wygrywał więcej. Dziękuję za dzisiejszą uwagę i ja udaję się na weekend spotkać z córą, odpocząć i tyle w tym temacie. Hej.